Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie księdze Henrykowskiej, jednemu z najbardziej znaczących zabytków piśmiennictwa, które powstało na średniowiecznym Śląsku. O znaczeniu tego zabytku świadczy fakt, że księga Henrykowska została przed niespełna 3 lata wpisana na listę Pamięć Świata prowadzoną przez UNESCO. Jest to jedyny śląski zabytek, który znalazł się na tej liście. To wielki zaszczyt. No jest też parę innych polskich zabytków, chociaż częściej one odzwierciedlają na przykład stosunki Polski z różnymi krajami, a to z Turcją, a to na przykład z jakimiś egzulantami religijnymi z Czech. Księga Henrykowska jest zabytkiem, który powstał tu na Śląsku i tutaj na Śląsku był wykorzystywany. Sam moment wpisu na tę listę był momentem długo wyczekiwanym. Zaangażowały się tutaj w tę sprawę władze miejskie Wrocławia, prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, zaangażował się arcybiskup wrocławski Józef Kupny, w którego gestii znajduje się dzisiaj sama księga Henrykowska, jest bowiem przechowywana w archiwum archidiecezjalnym. Zainteresowane było całe środowisko historyczne. Zależało nam wszystkim wówczas na tym, aby ten wpis w jakiś sposób nawiązywał do ustanowienia Wrocławia europejską stolicą kultury w 2016 roku. I tak się rzeczywiście stało. Samemu wpisowi towarzyszyły rozmaite wydarzenia medialne, dość dużo szumu wokół tego wydarzenia. Można zaobserwować rozmaite media, telewizja, radio, prasa wrocławska informowały na ten temat. No tu widzimy jedną z konferencji prasowych, na której właśnie prezentowano samą księgę właśnie przy okazji komunikowania informacji o dokonaniu wpisu. Księga Henrykowska to, jak z tytułu dzisiejszego wykładu wynika, księga pełna paradoksów. I ta właśnie wypełniona rozmaitymi paradoksami księga, ona staje się przedmiotem zainteresowania UNESCO. Dlaczego? No, trzeba by się było w te paradoksy spróbować zagłębić. Ja skupię się może na 3 takich grupach problemowych. Najpierw spróbujemy spojrzeć na coś, co ja nazwałem paradoksem historycznym. Dalej będziemy mieli do czynienia z paradoksem kulturowym, aż wreszcie z paradoksem narodowym czy też językowym. W tych 3 głównych kręgach problemów będziemy się obracać. Jeśli chodzi o ten paradoks historyczny, tu trzeba było parę słów powiedzieć na temat historii księgi Henrykowskiej, na temat jej procesu powstawania i później jej funkcjonowania w środowisku cysterskim i nie tylko. Księga powstała, czy powstawała w latach 1269-1273. Pierwsza jej część, druga jej część powstała około 1310 roku. Potrafimy z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować jej autorów. Ci autorzy to byli opaci klasztoru henrykowskiego. Obaj o imieniu Piotr. Jeden to Piotr I, drugi to Piotr II. Klasztor henrykowski funkcjonował stosunkowo krótko, kiedy Piotr I przystępował do swojej pracy. Klasztor powstał w 1227-28 roku. Powstał z fundacji książęcej, tak oficjalnie wieść niesie. Natomiast wiemy, że był też w tę fundację zaangażowany pewien duchowny, który wyłożył
sporą sumę na to, aby móc ten klasztor ufundować. Jako oficjalna fundacja książęca, klasztor ten mógł liczyć w przyszłości na wsparcie ze strony rodziny książęcej, która była niejako zobowiązana do tego, aby sprawować taką opiekę fundacyjną nad tym klasztorem. Henryków to nie jest jakaś wielka miejscowość, wręcz przeciwnie, to dość mała wioseczka położona z dala od stolicy Śląska, od Wrocławia, położona gdzieś po drodze ku górom. Największe miasteczko w pobliżu to Ziębice. No i w tym małym Henrykowie okazuje się, cystersi postanawiają założyć ten swój klasztor. Ten klasztor ma być jednym z kilku takich założeń cysterskich na XIII-wiecznym Śląsku. Cystersi słynęli podówczas ze swojej działalności związanej z zagospodarowywaniem wcześniejszych nieużytków, związanej z zaprowadzaniem nowoczesnych metod gospodarowania. Ci cystersi mieli w swoim charyzmacie dwa takie zasadnicze elementy. Tu najlepiej na tej iluminacji to widzimy, jeden element to modlitwa. Pamiętamy, jak to było u benedyktynów, ora, prawda? I drugi element to praca, ora et labora. I tutaj właśnie widzimy zaprezentowane oba te elementy. Mnisi najpierw przy modlitwie, później bezpośrednio przy pracy. Bardzo dbali cystersi w średniowieczu o to, aby właśnie w ten sposób ich ukazywać, aby w ten sposób zostali zapamiętani. To taki element, można powiedzieć, autopropagandy. Chcieli właśnie pokazywać się jako ci nosiciele nowoczesnych, rozmaitych rozwiązań związanych z gospodarką, a również jako ci, którzy prowadzą swoją działalność gdzieś na rubieżach chrześcijaństwa. Działalność cystersów bardzo mocno wpisuje się w politykę prowadzoną przez najpierw księcia Henryka I Brodatego. Książę ten zasłynął jako reformator ziem śląskich. Można powiedzieć, że zawdzięczamy mu rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę działań natury gospodarczej, natury osadniczej, działań, które w ciągu XIII stulecia zupełnie doprowadziły do zupełnego przeobrażenia ziemi śląskiej. Mamy bardzo mocno zaawansowane procesy lokacyjne, powstają nowe miejscowości, zarówno miasta, jak i wsie. Zaprowadzane są nowe wzorce gospodarowania, zarówno w tej gospodarce rolnej, podstawie ówczesnego systemu gospodarczego, ale też na przykład w górnictwie. Rozwija się bardzo intensywnie dzięki Henrykowi, na przykład wydobywanie kruszców, dzięki czemu też bogaci się jego księstwo. Do tej polityki będą później nawiązywać kolejni książęta śląscy w XIII stuleciu. Cystersi byli bardzo pożądani w momencie, kiedy zaczyna się właśnie w ten sposób prowadzić politykę, zmierzać do modernizacji własnego kraju. Książę Henryk Brodaty, też bardzo ważny moment, wykorzystywał w swoich działaniach swoje kontakty z Zachodem. Poślubił on księżnę Jadwigę z bawarskiego
rodu książęcego Andeksów. I to dzięki temu małżeństwu mógł pewnie w przyszłości kontaktować się właśnie z Niemcami, sprowadzać stamtąd rozmaitych fachowców, kolonistów, którzy będą później pracowali w jego księstwie. Proszę Państwa, wracając do klasztoru henrykowskiego. To bardzo na początku uboga fundacja. Mnisi cysterscy, którzy tam osiedli, bardzo pieczołowicie zabiegali o to, aby właśnie w jakiś sposób powiększać te swoje dobra, a później okazało się, że trzeba bardzo dbać o to, aby te dobra miały zagwarantowane bezpieczeństwo. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo ich posiadania przez mnichów henrykowskich. W XIII wieku mamy jeszcze nie do końca ustabilizowane zwyczaje prawne, ustabilizowane zwyczaje związane z wydawaniem dokumentów, które by potwierdzały stan posiadania klasztoru. I z tego powodu mnisi musieli pilnować bardzo tych swoich dóbr, można powiedzieć swoich interesów, tym bardziej, że trafiali oni, czy przybyli oni na Śląsk z zupełnie odmiennej rzeczywistości prawnej i tutaj zetknęli się ze zwyczajami prawnymi im wcześniej właściwie nieznanymi. Te zwyczaje były pewnym zagrożeniem właśnie dla dóbr, które były pod zarządem klasztornym. I to jest jeden z głównych powodów, dla których opat Piotr I w pewnym momencie chwyta za pióro i zaczyna spisywać właśnie Księgę Henrykowską. Dokumentuje w niej sposób narastania dóbr klasztornych. Powstaje w ten sposób taka specyficzna kronika, która przez fachowców bywa typologizowana jako kronika fundacyjna, kronika, w której właśnie dokumentuje się między innymi uprawnienia klasztoru do posiadanych dóbr. To będzie miało swoje wielkie konsekwencje w momencie, kiedy przyjdzie nam mówić za chwilę o tym najstarszym zdaniu polskim, z którego przede wszystkim Księga Henrykowska słynie. Proszę Państwa, ten dokument, który tworzyli obaj Piotrowie, ten dokument uchodził w klasztorze za rzecz wyjątkowo cenną. Był to rękopis, w którym na samym początku któryś z mnichów żyjących pewnie gdzieś około XVI wieku napisał, cytując psalm, że jest ten rękopis, ten dokument cenniejszy niż złoto. Niż złoto najszczersze. Chodziło o to, że mnisi mieli w tym kodeksie, w tej księdze henrykowskiej, mieli zawarte wszystkie informacje niezbędne do tego, aby bronić swoich dóbr, gdyby komuś przyszło do głowy kiedyś zakwestionować ich uprawnienia. No i jako taki ten dokument traktowany przez wieki nagle okazuje się, że w XIX wieku został jakby trochę zlekceważony czy zapomniany. Oto u początków tego XIX stulecia, w roku 1810, później 11, trwa wielka akcja sekularyzacyjna dóbr klasztornych na Śląsku. Państwo pruskie postanowiło przejąć te majątki klasztorne. Oczywiście nie było w stanie zagospodarować wszystkiego, co w tych klasztorach się znajdowało. W związku z tym decydowano się na wybór najciekawszych, najważniejszych artefaktów. I okazało się, że chociaż z klasztoru henrykowskiego przywieziono całą masę rękopisów do Wrocławia, to wśród nich
nie było Księgi Henrykowskiej. Zapomniano o niej? Co się stało? Dlaczego tak ważny dokument, cenniejszy niż złoto najszczersze, nagle zostaje jakby zlekceważony? Nie do końca wiadomo, czy jest w tym zasługa działającego w Komisji Sekularyzacyjnej Berlińczyka, który nazywał się Bisching. Berlińczyk, stosunkowo młody jeszcze, no, nie cieszył się wśród Ślązaków szczególnym szacunkiem. Po prostu chodzi tutaj o jakieś animozje pomiędzy Ślązakami a Prusakami. No i w konsekwencji być może ten Berlińczyk może nawet miał tę księgę w rękach, ale nie potrafił docenić jej znaczenia, widząc, że odnosi się ona do takiego no, drugorzędnego klasztoru, prawda? I mało tego, traktuje o jakichś sprawach gospodarczych związanych z poszczególnymi wioskami, które w dobrach klasztornych się znajdowały. Nie wiem, czy to jest główny powód. No, w każdym razie księga henrykowska zostaje na miejscu w Henrykowie. Klasztoru już tam więcej nie ma, mnichów nie ma. Pojawia się tam parafia, która prowadzona jest przez duchownych świeckich. No i gdzieś ta parafia przechowuje resztki tych materiałów, których nie przewieziono do Wrocławia. W połowie XIX wieku dociera do księgi henrykowskiej wybitny, jeden z najwybitniejszych historyków Śląska, niemieckich historyków Śląska, polityk w dodatku, poseł do parlamentu berlińskiego, Gustav Adolf Stenzel. No i można powiedzieć, że to jego dotarcie to jest początek nowego życia księgi henrykowskiej. Gustav Adolf Stenzel przygotował wydanie krytyczne księgi henrykowskiej. No właśnie, może taki wizerunek tej księgi nie zachęcał Bischinga do ściągnięcia jej do Wrocławia. Tak? Proszę sobie wyobrazić, to jest taki format, dokładnie. To jest ten format, a sama księga liczy 52 karty, więc to bardzo skromniutki w sumie kodeks. Nazwa księga może czasem wydać się trochę na wyrost, prawda? Jeśli widzimy coś, co ma tak niepozorne wymiary. Tu jest faksimile 1:1, prawda? Oryginalne wymiary tutaj Państwo księgi mogą rozpoznać. Proszę poprzyglądać się temu, a ja przechodzę do tego dzieła Gustawa Adolfa Stenzla, właśnie do tego wydania krytycznego tekstu łacińskiego księgi henrykowskiej. Jak mówiłem, początek nowego życia księgi. Ona wchodzi w obieg naukowy, ona zaczyna być wykorzystywana najpierw przez historyków niemieckich, niebawem też i przez historyków polskich, językoznawców również. I widać, że na podstawie tej księgi zaczyna prowadzić się coraz bardziej takie zaawansowane badania. Księga generalnie swoim zasięgiem, jeśli chodzi o zakres informacji, obejmuje bardzo niewielkie terytorium. To jest, jak tutaj widzimy, mniej więcej 25-30 km². To jest teren wokół Henrykowa, teren bardzo słabo jeszcze zorganizowany od strony osadniczej. To wszystko, co tutaj na tym terenie się znajduje, to jest właśnie przedmiotem informacji pojawiających się w księdze. Proszę Państwa, mamy zatem ten pierwszy paradoks, paradoks, który ja nazywałem historycznym, niejako tutaj bliżej scharakteryzowany. Księga henrykowska, tajna, niedoceniona, zapomniana, nagle staje się bardzo ważnym dokumentem, dokumentem funkcjonującym w coraz szerszej świadomości społecznej. Przejdźmy do drugiego paradoksu, paradoksu kulturowego. Księga powstaje
w bardzo specyficznych warunkach, jeśli chodzi tutaj o ten aspekt kulturowy czy cywilizacyjny. Pamiętamy ziemie śląskie, podobnie jak ziemie polskie, gdzieś tam w drugiej połowie X wieku stykają się już w sposób taki bardziej solidny z chrześcijaństwem i tutaj zaczyna coraz silniej oddziaływać i funkcjonować właśnie ta kultura chrześcijańska. Zanim jednak ta kultura pisma zdąży się tutaj tak solidnie zadomowić, upłynie jeszcze sporo czasu. Pomiędzy tą drugą połową X wieku, a czasem spisania Księgi Henrykowskiej upływają mniej więcej 3 stulecia. Ale to ostatnie stulecie, zwłaszcza wiek XIII, jest tutaj decydujący. Wówczas dochodzi, można powiedzieć, do rewolucji takiej kulturowej, związanej na przykład z funkcjonowaniem pisma. Wyobraźmy sobie, w XII wieku na Śląsku powstało aż mniej więcej 10 dokumentów w XII wieku. W XIII wieku tych dokumentów powstaje 300 razy więcej, około 3000. Mamy więc szalony skok pokazujący właśnie to upiśmiennienie Śląska. Wystawiane są dokumenty w rozmaitych sprawach, jakkolwiek dominują tutaj przede wszystkim dokumenty dotyczące immunitetów, zwolnień immunitetowych. Chodzi po prostu o uprawnienia poszczególnych dóbr, czy to kościelnych, czy to prywatnych. Jak się już te dobra pozyskało, trzeba było właśnie poprzez odpowiednie instrumenty prawne, poprzez dokumenty właśnie gwarantować sobie pewność ich posiadania, dodatkowo jeszcze jakieś przywileje. Mamy też dużo dokumentów lokacyjnych, które będą dokumentowały proces zakładania rozmaitych miejscowości, wsi, miast. Bardzo dużo będzie też dokumentów związanych z fundacjami czynionymi na rzecz Kościoła. Oczywiście to nie wyczerpuje zakresu możliwości, tym niemniej to są te główne obszary, w których dokument zaczyna funkcjonować na Śląsku, zresztą nie tylko w tym regionie. No i właśnie w tym kontekście powstaje Księga Henrykowska. Warto podkreślić, że ta Księga Henrykowska w bardzo charakterystyczny sposób dokumentuje nam proces upiśmiennienia, proces przechodzenia od oralności, od świata kultury oralnej, mówionej, ku światu kultury pisma. I tego będzie dotyczył ten fragment, któremu poświęcimy szczególną uwagę, fragment związany właśnie też z tym najstarszym zdaniem w języku polskim. W Księdze Henrykowskiej znajdziemy bardzo dużo ciekawych anegdot, na przykład odnoszących się do wyjaśniania pochodzenia nazw poszczególnych miejscowości. To najstarsze zdanie w języku polskim, ono pojawi się przy objaśnianiu pochodzenia nazwy wsi Brukalice. Sięgnijmy do samej Księgi Henrykowskiej, to znaczy tu widzimy oryginał razem z tym zdaniem, prawda, wyłączonym tu na prawą stronę, prawda, ale to możemy sobie popatrzeć, a przy okazji właśnie wysłuchać w języku polskim stosownego fragmentu, w którym to zdanie się pojawi. Otóż trzeba wiedzieć, że za owych dni były tu w okolicy Henrykowa młyny wodne ogromnie rzadkie. Przeto żona tego Boguchwała Czecha stała bardzo często przy żarnach mieląc. Litując się nad nią mąż jej, Boguchwał mówił: daj, bym ja też mył, to jest po polsku, daj, a ci ja pobruczę, a ty poczywaj. Tak ów Czech na zmianę mył z żoną i często obracał kamień tak jak żona.
co widząc sąsiedzi, chociaż wówczas nieliczni, nazywali go pogłuchwał Brukał. I stąd pochodzi, że jego całe potomstwo nazywa się Brukalice. Tak jak i cała wieś. Piękna anegdota, proszę Państwa. Warto zastanowić się tutaj nad rozmaitymi elementami w niej występującymi. Otóż widzimy owego bogu chwała Brukała. Dokładnie nie potrafimy powiedzieć, jaki był jego status społeczny. Sytuuje się go gdzieś pomiędzy rycerstwem a chłopstwem. Niektórzy używają wręcz określenia pół chłop, pół rycerz. Było trochę takiej ludności o przejściowym, można powiedzieć, statusie. Stąd też problemy z jego precyzyjnym usytuowaniem. Boguchwał był z pochodzenia Czechem i to właśnie ów Czech miał mówić po polsku do swojej żony. Żoną tą była Polka. Autor Księgi Henrykowskiej, w tym przypadku Piotr I, dość niepochlebnie na jej temat się wyraża. Nie wiadomo, z czego wynikają jego takie dość mocne słowa, że była gruba i całkiem niezdarna ta żona Polka, żona owego Czecha. Czy rzeczywiście ona taka była, czy kryła się też może za tym jakaś złośliwość? Tego do końca nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Ale proszę Państwa, zauważmy, co robi ów boguchwał Czech? Otóż on pomaga swojej żonie w czynności, która jest czynnością typowo kobiecą, wykonywaną w gospodarstwie zawsze przez kobiety. Ta czynność to mielenie na żarnach. Oczywiście nie jest to lekka praca, prawda? Obracanie takim kamieniem żarnowym, który ściera na mąkę ziarno znajdujące się właśnie pod tym kamieniem, to rzeczywiście wymaga sporej siły. No i właśnie współczujący swojej żonie boguchwał postanowił ulżyć jej w jej robocie. Było to pewnie powodem do rozmaitych żarcików pod jego adresem. Żarcików, które wręcz doprowadziły do przezwania boguchwała imieniem Brukał, takim trochę właśnie mało męskim, prawda? Mało tego, przeszło to również na jego potomków, którzy nazywani są Brukalicami i tak też została nazwana cała wieś. Położona 2 kilometry od Henrykowa, tuż obok, właściwie jak się jedzie dzisiaj z Wrocławia, to przed samym Henrykowem właśnie przejeżdżamy przez Brukalice. A zatem, proszę Państwa, mamy tu do czynienia, można powiedzieć, z pewną krytyką Brukała, w tym nazywaniu właśnie, z krytyką Brukała, no bo jak można pomagać kobiecie, prawda? Tak to było odbierane w czasach, kiedy Księga Henrykowska powstawała. Ale wracając do przerwanego wątku, zwróćmy uwagę na to, że dzięki opatowi Piotrowi boguchwał przemówił do nas. Przemówił do nas swoim zdaniem wypowiedzianym w języku polskim. No, trzeba by podkreślić, że boguchwał nie miał okazji zetknąć się bezpośrednio z opatem Piotrem. Kiedy on żył, a wiemy, że żył jeszcze w czasach Bolesława Wysokiego, wówczas jeszcze cystersów w Henrykowie w ogóle nie było. Oni pojawili się, pamiętamy, dopiero u schyłku lat 20. XIII stulecia. Na pewno opat Piotr znał tego rodzaju historię, tego rodzaju anegdotkę z drugiej ręki, powtarzał, prawda? Pojawiają się często wątpliwości co do tego, czy to zdanie, które wymówił, jest zdaniem oczywiście w języku polskim.
bo słychać w nim wyraźnie pewne akcenty czeskie. Nie dziwią nas one, bo przecież Bogucław był Czechem, prawda? Tym niemniej opat Piotr pisze o tym zdaniu, że zostało ono wypowiedziane w języku polskim. Jaki z tego wniosek można wyciągnąć? Chyba taki, że właśnie taką polszczyzną posługiwano się podówczas w rejonie Henrykowa. I w ten sposób można było wszystkie dyskusje na ten temat uciąć. Proszę Państwa, można by zaakcentować tutaj ważną rolę opata Piotra w historii języka polskiego. To zapisanie najstarszego zdania, niezależnie od tych dyskusji, prawda, czy tam jakieś wcześniejsze może zdania należałoby traktować jako polskie, ale to zdania właściwie tylko równoważniki zdań, chodzi o zdania legnickie, one chyba nie będą w pełni zasługiwały na takie miano. Przyjmujemy, że właśnie opat Piotr jest tym, który zarejestrował po raz pierwszy zdanie w języku polskim. Warto uświadomić sobie, że mamy tu do czynienia z czymś, co kiedyś określiłem jednym z pierwszych kroków polskiej drogi do nowoczesności, do tego, aby język polski stał się językiem pisma, aby został wprowadzony do szerszego obiegu społecznego. Paradoks polega na czym? Na tym, że to niemiecki mnich rejestruje to zdanie w języku polskim, prawda? No i widzimy tutaj, mówiąc o tym paradoksie kulturowym, podsumowując ten wątek, że mamy do czynienia z upiśmiennieniem niepiśmiennych, prawda? Więc tego rodzaju sytuację określam tutaj jako paradoks właśnie kulturowy. Proszę Państwa, przejdźmy do trzeciego z paradoksów, paradoksu narodowego czy językowego. Chciałbym zaproponować Państwu spojrzenie, czy wyjście tutaj w rozważaniach od dwóch cytatów. Cytatów, które pochodzą spod piór tłumaczy Księgi Henrykowskiej na język niemiecki i na język polski. Oba przekłady powstały już w XX wieku. Pierwszy przekład niemiecki Paula Brettschneidera pochodzi z 1927 roku. Przekład polski Romana Grodeckiego został opublikowany w latach 40. Prawdopodobnie powstawał w czasie wojny albo tuż po II wojnie światowej. Na co zwrócił uwagę Paul Brettschneider? Księga fundacyjna klasztoru w Henrykowie jest, mimo swojej pierwotnej łacińskiej szaty, jednym, by tak powiedzieć, z najbardziej niemieckich świadectw pisanych epoki średniowiecza i mimo pozornego zawężenia treści do niewielkiego skrawka ojczyzny posiada największe znaczenie dla historii naszego narodu na wschodzie. Jedno z najbardziej niemieckich świadectw epoki średniowiecza, świadectw pisanych. Proszę Państwa, stoi to w pełnej sprzeczności z tym, co Polacy myślą o księdze Henrykowskiej, dla których jest ona, jak przed chwilą słyszeliśmy, właśnie tym dokumentem, w którym zostało zarejestrowane najstarsze zdanie w języku polskim. Cóż napisał na temat Księgi Henrykowskiej Roman Grodecki. Tutaj przedstawiam reprodukcję ponowionego wydania, to jest to wydanie właśnie, ale pierwsze było w 1949 roku. Otóż pisze Roman Grodecki, że będzie usiłował uprzytomnić polskiemu czytelnikowi wszystkie przejawy tej prastarej polskości Śląska, ustępującej z biegiem czasu przed złowrogim, choć wówczas pokojowo dokonywanym naporem Niemczyzny. Bo ta księga, choć przez niemieckich napisana zakonników, jest istotnie dokumentem polskości Śląska i wyjaśnia najwcześniejszą fazę jego powolnej germanizacji w XIII i początkach XIV wieku.
zupełnie inny punkt widzenia, zupełnie inna ocena znaczenia Księgi Henrykowskiej. Pomimo tych rozbieżności, pomimo tego, iż nawzajem historiografia polska i historiografia niemiecka kontaktują się i wymieniają poglądy, dyskutują, takie postrzeganie Księgi Henrykowskiej trwa przez cały wiek XX i w zasadzie można mówić o identycznym jej funkcjonowaniu również w dniu dzisiejszym. A zatem nie przyczynia się specjalnie Księga Henrykowska, tak na pierwszy rzut oka można by sądzić, do zbliżania stanowisk historiograficznych kwestii spojrzenia, zwłaszcza na historię Śląska. Proszę Państwa, ale warto zwrócić jeszcze uwagę na inne wymiary takiego językowego, narodowego znaczenia Księgi Henrykowskiej. Otóż i tu nawiążę do tego wpisu na listę UNESCO. Księga Henrykowska jest również, czy może być postrzegana również w wymiarze uniwersalnym. Może mianowicie być widziana jako pewne świadectwo, które będzie dokumentować proces spotkania dwóch różnych, często skonfliktowanych ze sobą narodów już w epoce średniowiecza. Mamy tę dokumentację dla wieku XIII, dla początków wieku XIV i widać, że rzeczywiście do jakieś pokojowe spotkanie tutaj jest dokumentowane. Pomimo tych wszystkich nieporozumień, pomimo rozmaitych rozbieżności, tym niemniej widać to dokonywanie się owego pokojowego spotkania. Spotkania, którego efektem jest, i tu trzeba by to podkreślić, nawiązuję do tej polskiej drogi do nowoczesności, jest wzbogacenie Śląska o rozmaite nowe elementy. Śląska, zarazem dalszych ziem polskich, dzięki pewnej ekspansji idącej ze Śląska w kierunku wschodnim. Te nowe elementy to będą te nowe właśnie momenty w gospodarowaniu. To będzie oprócz tego ta cała masa zdobyczy cywilizacyjnych, takich jak pismo, takich jak nowe wzorce prawne, które zaczynają funkcjonować w nowej rzeczywistości. W tym właśnie będzie przejawiał się ów uniwersalny wymiar Księgi Henrykowskiej. I można by ją było traktować też do pewnego stopnia jako zupełnie wyjątkowe świadectwo, jako mówi się po łacinie pars pro toto, czyli taki reprezentatywny przykład dla procesów tego rodzaju zachodzących na obszarze całej Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Henrykowska jest wyjątkowym, unikatowym tego rodzaju dokumentem. A zatem ta Księga Henrykowska pokazuje nam, nazwijmy ten paradoks trzeci, właśnie narodowy czy językowy, pokazuje nam, w jaki sposób właśnie, mimo iż ta Księga Henrykowska jest ważna dla Niemców, mimo iż jest ważna dla Polaków, ma również swoją taką wymowę uniwersalną. Proszę Państwa, i pomału zmierzając do podsumowania całego naszego dzisiejszego spotkania, warto by może te wszystkie paradoksy, o których była mowa, podsumować takim mniej więcej zdaniem. Otóż
Księga Henrykowska, która została spisana przez niemieckiego mnicha, została spisana w języku łacińskim. Zawiera najstarsze zdanie w języku polskim, które w paradoksalny sposób wypowiada do swojej żony Polki Czech imieniem Boguchwał. To oddaje pełnię paradoksów tej księgi. Dziękuję bardzo.